Mateusz Kaniowski, razem ze mną bohater ostatnich tygodni, jeżeli chodzi o Prime, czyli Mateusz Murański, który wdarł się na kartę. Siemanko, czy bohater to się okaże już w sobotę? Jest to tak przedstawione do wiedzy wszystkich widzów, że ty odmawiałeś rywali i zgodziłeś się tylko na walkę z Kasiuszem. Czy to prawda? Nie, wiesz co, ten temat już był tak wałkowany. To nie jest tak, że się nie zgadzałem na rywali. Ja odmawiałem kilku rywali, którzy nie byli adekwatni. Jedni umiejętnościami, drudzy marketingowo, a jakby mieliśmy w umowie zapis, że to ma być common event, więc musiałaby być to osoba godna na common event. Czy ja odmawiałem rywali, czy ja się bałem tych rywali? No odpowiedź się nazywa sama, tak? Skoro wyzwałem gościa w jego dyscyplinie, który osiągnął w niej szklany sufit i jest... No nie ma lepszego freakfightera w Polsce w tej chwili niż Kasiusz, więc... Czy ja odmawiałem rywali, czy ja się kogoś boję, no to sami sobie odpowiedzcie. Ja mówię o tym, co słychać było. I przede wszystkim słyszałem, że odmówiłeś walki Lupie. Walki Lupie? Tak, że z Lupą miałeś walczyć, też, że odmówiłeś. Chyba tam był w tych czterech czy tam pięciu rywalach, był taki jakiś taki ten karateka, tak, 40 kilo lżejszy, to w ogóle to nie miało racji bytu. Była te dwie osoby, które nie chcę wymieniać, czy był Lupa? Gdzieś to może się przemknąć. Z tego co wiem, to był Tyburski i był Lupa, tak? Że nie chciałeś się bić z jednym i z drugim. Tak, nie, o Lupie to się dowiaduję teraz. I były tam jeszcze te dwie osoby, o których nie chcę wspominać, bo nie chcę im robić marketingu. Czyli Paweł. Nie chodzi o Pawła, nie, chodzi tam o tego. No nieważne. Właśnie nie wiem kogo, no właśnie mi się chciał dowiedzieć. Tego, co walczył teraz na High League i przegrał w pierwszej walce, no. Tarza. Tak, i z Alanem była propozycja też walki, nie? Na którą też nie przystałem, bo... No bo nie, no. Niech sobie jeszcze wygra takie dwie, jakby wygrał z Denisem. No to panie, to wjeżdżamy, robimy robotę. Ale on wszystko wtedy oddaje na cele charytatywne, a ja połowę. A zrobiła na tobie wrażenie jego walka z Denisem? Kompletnie nie zrobiła na mnie wrażenia. A wiesz dlaczego? Dlatego, że na ludziach, którzy nie znają się na temacie i na przykład ty się znasz na temacie, więc wiesz, to wyglądało tak, ja nie wiem jak to tam jest liczone, ale no trzy knockdowny? Tak, trzy. Nawet sześć. Ale nie, trzy, no to już jest jakby koniec walki, tak? Mhm. No tam w rundzie było po 6-7 łącznie chyba. Bo sędzia to liczył tak, że niektóre to były poślizgnięcia i takich knockdownów to były dwa w pierwszej rundzie, dwa w drugiej i chyba jeden albo dwa w trzeciej. Jakoś tak. Wiesz co, ja ci powiem w ten sposób, bo ja też rozmawiałem z Denisem po walce. Wiesz, ja też go po części rozumiem, bo chciał się w jakiś tam sposób wytłumaczyć, ale nie, jakby nie wytłumaczyć z tego, że go nie... Bo teraz taki hejt, wiesz, tam też miał, wiesz, wypierdolę. To są, wiesz, to jest owczy pęd. To są takie szczury, ci wszyscy ludzie, którzy tak samo jak miał mój ojciec, idą za wygranym. Ojciec też mówił, że 30 sekund i tańcule rozgromi. Niestety kontuzja mu to nie pozwoliła. W następnej walce nie pozostawi mu wiele do życzenia. I tak samo była sytuacja podobna, chociaż w innym kontekście, właśnie z Denisem, który też mówił, że nie wyjdzie walka poza minutę. Wyszły trzy rundy. W moim zdaniem fajne, zajebiste, mocne rundy, tylko że tam nic nie weszło. No dobra, ale to... Tam nic nie weszło, Mati. Tam, jak oceniasz Denisa? W sensie to, jak on się spisał? Wydaje mi się, że dał z siebie jakieś 60%. No 60 to jest sprawa dyskusyjna tutaj w tych... Tak bym stawiał, wiesz? Nie, to taki żart, nieważne. Ale wracając, a Alan? Bardziej, dobra, no. A Alan dał z siebie 100%, tak, Alan dał z siebie 100%, tego mu nie można odmówić. Ale czy jest bohaterem tej walki? No nie jest, bo on upadał po uderzeniach w bark, tylko żeby, bo wiedział, że ma chwilę, żeby przyklęknąć, żeby przeczekać. Miał plan. Jakby zrealizował go w sposób stuprocentowy. Z tego modu odebrać nie można, pomimo, wiesz, wszelkich animozji i tak dalej, no... Nie można mu tego zabrać, aczkolwiek serca do walki, tak? Bo chciał, no nie chciał, no po prostu nie... inaczej, zrobił wszystko, żeby to się nie skończyło przez knockout. I za to szacunek. Tylko i wyłącznie za to. Okej, okay, a jestem ciekawy, jak ty oceniasz? Czy ty byś dał sobie radę w takiej walce z Denisem? Nie myślałem o tym, wiesz, Denis to jest... Wiesz, na szybko. Nie, no Denis to jest kocur, wiesz, to jest jeszcze... On powinien walczyć na zawodowych galach, nie? Wiesz, ja... Byłem ciekawy, czy... Pamiętasz, kiedy zapytałem cię o sufit dla twojego taty i nie mogliśmy długo znaleźć tego sufitu jeszcze przed walką?
Tak, tak. Nie, to nie ma być żadna uszczypliwość, spokojnie. I po prostu byłem ciekawy, czy też powiesz, że nie, Denisa spokojnie, ale widzę, że jednak uważasz, że Denis jest lepszym sportowcem. Jak można w ogóle porównywać mnie do Denisa? No. Słuchaj, ja już nie takie rzeczy słyszałem na wywiadach, że w walce ulicznej twój tata wygra z Mariuszem Pudzianowskim. W walce ulicznej? Ja pamiętam. W walce ulicznej jest to, stoisz pod, w sytuacji podrąkowej, łapiesz za jaja, nie wiem, wpychasz palce do oczu, to tak, to jest, każdy ma szansę wygrać. Dlatego to, wtedy to powiedziałem, to tak się rozpłynęło, że o Jezu, mój stary teraz pokona Pudzianowskiego. Nie, nie chodziło o to. Teraz i mój ojciec, i tak samo Denis, bo to są chłopaki, którzy się, krótko mówiąc, mój stary się napierdalał, a Denis się napierdala w dalszym ciągu, ale na gołe piąchy, nie? Mój ojciec już to robił kiedyś, już to ma ten czas za sobą, ale już wie też, że klatka, to jest zupełnie co innego, to jest raz, a Denis wie, że bicie się poduszkami, no to też krzywdy nie zrobi, nie? Puściłbyś tatę na walkę z Denisem? I po fajnym przyokresie przygotowawczym, jasne. On ma fajnego tatę też, bardzo sprawnego. No jasne, że tak. Widziałem taki też, chyba młodszy od mojego taty, ale... 44 lata, tak, ojciec tak. Denis. No, ale to już... Sztosie. Dawid Załęcki, ja już mówiłem nie raz, tylko pan Dawid się irytuje, kiedy do niego przez nasze wywiady jesteśmy później na afterze, a co chwilę podchodzą dzieciaki po zdjęcia. Tak? Wystarczyły dwa wywiady, tak, że nie mógł przejść normalnie, bo każdy chciał zdjęcia. Z tego, co widziałem, to taki... z tego, co widziałem właśnie te wywiady z tobą, zdaje się, i tam chyba z jakimś jeszcze innym dziennikarzem, to no taki maszyna. On by mógł tu też, bo on tak, wiesz... Zawojować, nie? Tak, ale wracając do twojej walki... W ogóle nie ma skali porównawczej, na pewno jeżeli chodzi o klatkę, gdzieś zestawienia nasze dwóch na dwóch, czy coś, na ten moment nie ma skali porównawczej, nie? W klatce. Na zasadach takich, jak sobie na przykład jest tam wotory, czy coś, no to można dyskutować, to można polemizować, można... aneksować pewnego rodzaju kontrakty, ale... Oj, ale ktoś tu wchodzi na niebezpieczny grunt. Nie, kompletnie, tak jak jeszcze raz zaznaczam, to jest w ogóle inna, jeżeli chodzi o mnie na pewno, tak, jeżeli chodzi o mnie, to jest w ogóle przepaść, tak, przepaść umiejętnościowa, bo charakter charakter serducho, to mi nigdy, nikt mi tego nigdy nie odbierze, ja zawsze będę walczył do ostatniej kropli krwi i tak będzie, ale jednak te umiejętności tutaj... No, są wskazane jakby, nie? Tata Denisa na moje pytanie, bo wszyscy ludzie pisali to w komentarzach, po pierwszym wiadomości zapytałem, w drugim, tak czy wziąłby tę walkę, powiedział, żeby wziął, tylko że nie na freak fight, tylko mógłby się bić, ale bez kamer. Że on nie chce przed kamerą. No to rozumiem, bo to jest tego typu człowiek, tak podejrzewam właśnie, no. Tak. Dobrze, słuchaj, walki... Jak tylko oczywiście z całym, kompletnie go, rozumiem go w 100%, nie? Kas już walczył. Ale Denis zawojował, pomimo tego, że nie udało mu się go skończyć w pierwszej rundzie, to no, zrobił swoje. No, tam go... Pokazał się naprawdę ze świetnej strony. Ja jestem natomiast ciekawy, ponieważ tak, Kas już walczył. I tutaj ci powiem jeszcze, sorry, bo co że ci... I tutaj to, co tam gdzieś między wywiadami słyszałem, że Denis by chciał z Mariuszem Pudzianowskim walczyć, i to miał sens, ale tylko i wyłącznie na gołe pięści, w moim odczuciu, nie? Albo w piąstkówkach, ale w kickboxingu, bez parteru. Bez, tak, sama stuja, nie? Na gołe piąchy. Gdzieś na jakieś takie coś a la Gromda, nie? To miałby szansę, naprawdę mówię to realnie, żeby miałby szansę z Pudzianem, nie? Do trzech razy sztuka, bo już próbowałem dwa razy. Kasiusz walczył z Normanem Parkiem i z Marcinem Wrzoskim. Czy uważasz, że w potencjalnym waszym starciu bokserskim masz większe szanse niż oni? No, dużo mniejsze, no jak? Dlatego cię pytam, czy masz większe, czy mniejsze? No, Mati, słuchaj... Tym razem to ja wchodzę w świat, o którym nie mam pojęcia, no, czyli w dyscyplinę bokserską, której kunsztu uczę się od 2 tygodni. Wiesz, Kas już osiągnął w tej dziedzinie już szklany sufit, wygrał z mistrzem KSW, wygrał z gościem, który walczył w UFC, który miał walki bokserskie, no to są w ogóle, wiesz, to jest przepaść w ogóle zawodowa, tak? Już nie patrzę, czy boks, czy MMA, czy KSW, ale zawodowstwo, tak? Samo w sobie. I on ich raz, po pierwsze primo, zjadł ich psychologicznie, po drugie primo, ultimo, zjadł ich w klatce, no więc jeżeli wejdzie taki Muran i jak opatrzność będzie po mojej stronie i w tej pierwszej, drugiej rundzie siądzie coś fajnego na szczękę, no to Kasiusza nie będzie co zbierać, no. Ale sam powiedziałeś przy tym, że masz bardzo małe szanse, teraz mówisz o tym jednym bądź dwóch ciosach, czy naprawdę wierzysz w to, że skoro oni nie byli w stanie go posłać na dyski, to że zrobisz to ty?
Tak. Wierzę, to właśnie chciałem zapytać, dlaczego? Wierzę w to głęboko z tego względu, wiesz, to będzie najcięższa walka w mojej karierze, powiedzmy, tak? Dopiero jestem od roku w tym świecie. Najcięższa walka, bo nie jestem w swojej dyscyplinie, no jakby... wiadomo, że WMA, Kasiusz nie miałby żadnych szans, zostało mu to zaproponowane, ale tak po prostu, nie? Tak, żeby zapytać, ale jakby wiadomo, że zderzymy się z odmową, tak? To samo było z K1, spokojnie. No i teraz jeszcze mamy kwestię rękawic, w którym dzisiaj będę poruszał, tak? Bo mamy 8 albo 10, nie? Ale ja bym optował za tymi do MMA. No, jeżeli Kasiusz się nie zgodzi, spoko. To ja go zaprosiłem, ja chcę mieć tę presję, ja chcę wejść do paszczy lwa, ja chcę zobaczyć, jak w tej paszczy lwa jest. Czy dostaniesz największą wypłatę w swojej dotychczasowej karierze? Tak. Gratuluję i dziękuję za wywiad. Dziękuję. Super, dzięki. Jesteś dobry. Mateusz, można?